Cześć. Cześć. Z tej strony ekipa przy planszy. W sumie witajcie w niedzielę wielkanocną. Dokładnie. Tak zmontowałem. Wesołych świąt. Jak zmontowałem, jak nie, to w poniedziałek. Śmigus dingus. Tak, wielkanocny. Jeśli chodzi o odcinek, co nam wpadło w ręce, na początku pokażemy wam gierki od wydawnictwa Lucky Duck Games. Na nich skończyliśmy ostatnio i mówiliśmy o nich, że dostaliśmy taką wielką pakę od wydawnictwa, za co oczywiście bardzo dziękujemy. I udało nam się zagrać we wszystkie tytuły. Najmniejszy, a najlepszy. Cat in the Box i dlatego już wiemy, co tak tłumnie, można by rzec, zatrzymało ludzi na Galaktikonie. Jeśli chodzi o ten tytuł, my zagraliśmy na razie w niego zarówno w dwie osoby, jak i w trójkę. Miał jeszcze większej ekipy nie mieliśmy, ale gra jest do 5 osób. Oczywiście, jeśli chodzi o odpowiednią liczbę osób w rozgrywce, musimy dopasować liczbę kart. To będzie oczywiście miało największe znaczenie. I ja jestem bardzo pozytywnie również zaskoczony, ponieważ to rzeczywiście jest takie, można by rzec, takie zwykłe zagrywanie kart. Ale zwykłe w swojej niezwykłości jest w tym, że karty, które zagrywamy, są czarne. Karty, które zagrywamy, są czarne i nie mają żadnego innego przypisanego koloru i to od nas zależy, jakim kolorem będą w konkretnym ruchu, w konkretnej akcji. Jeśli chodzi o kolory, one są cztery oczywiście, standardowy, czerwony, żółty, niebieski i zielony. No i każdy z nas ma taką tabliczkę przed sobą, przed którą będzie te karty sobie zagrywał. Taka tabliczka, w zależności od tego, czy gramy w dwie bądź trzy osoby jest po jednej stronie, 4-5 osób po drugiej stronie. Mamy też X, na których będą sobie leżały nasze znaczniki i na środku mamy trzy wartości cyfrowe. One będą oznaczały, że my deklarujemy, ile, teraz żebym dobrze odmienił, ile lewów wygramy w konkretnej rundzie. Jakby w konkretnej rozgrywce tak naprawdę, tak? Nie, w konkretnej rundzie, przepraszam. Tak. W zależności od tego, ile osób będzie grało, tyle będzie rund. Czyli jeżeli gramy w dwójkę, mamy dwie duże rundy. W zależności od tego, ile gramy osób, taką musimy przygotować sobie planszę. W przypadku rozgrywki dwuosobowej, plansza będzie składała się tylko ta strona, którą Piotr teraz pokazał, w tym, że musimy jeszcze na szóstkach dać takie znaczniki... Blokady, dokładnie. Więc będziemy mieli wartości od jedynki do piątki. Łącznie będziemy mieli 25 kart, bo 5 razy 5, ponieważ każda karta występuje jeden raz więcej niż jest kolorów. No i tak naprawdę podczas zagrywania to my określamy, którą wartością będzie nasza karta. Czyli ja jako pierwszy gracz mogę sobie zagrać kartę z ręki, bo mamy kart 10, które rozdajemy graczom. W przypadku dwóch rozgrywki dwuosobowej mamy dodatkową jeszcze rzecz taką, że musimy wyłowić pozostałe karty. 5 kart kładziemy u góry planszetki i 3 z nich odkrywamy. Tym samym kładziemy pozostałymi znacznikami gracza 3 wartości i lecimy z nimi od dołu. Najczęściej to jest na zielonym rządku. Żeby zrobić takie zapychacze, więc tym bardziej już 2 kart na starcie kompletnie nie znamy. No i będziemy te karty zagrywać. Ja teraz na przykład sobie mówię, że kładę sobie 4, która będzie niebieska. I kładę mój znacznik na 4 niebieskiej, bo ja sam określiłem, że moja 4 jest niebieska. Aby Piotr ze mną wygrał, musiałby zagrać wyższą wartość niż tę niebieską, albo 5. Nie, 5, bo w 2 osoby 5. Tak, ale tylko w kolorze niebieskim. Tak, jeżeli zagrałby w innym kolorze, na przykład żółtym bądź zielonym, on przegra tę konkretną potyczkę. Jeśli przy okazji zagrałby inny kolor niż atutowy, czyli ten, który ja w tym momencie zagrałem. Nie, atutowy to czerwony. No dobra. No ten kolor wybrany przez gracza. Wybrany, powiedzmy, dobra, niech tak będzie. Jeśli by zagrał inny kolor niż ja, jako gracz zagrywający kolor, no to on przegra. Ale z automatu musi odrzucić znacznik koloru tego pierwszego, czyli niebieskiego, ze swojej planszetki. To oznacza, że on trochę się, powiedzmy, sprzeciwił mojemu wyborowi. Tym samym do końca danej rundy nie będzie mógł w ogóle niebieskich znaczników nie będzie mógł umieszczać na planszetce. Może zrobić jeszcze jedną specjalną rzecz, czyli może, jako ten drugi gracz po mnie, zagrać czerwoną kartę. Również to działa w ten sam sposób, że z niebieskiego miejsca znacznik usuwa, tym samym do końca rundy nie będzie mógł zagrywać niebieskich kart. Natomiast jeśli zagra czerwoną wartość, nawet mniejszą niż ja, jako tą czwórkę niebieską, to może być jedynka czerwona, to on wygra. Bo czerwony kolor jest atutowy i czerwony zawsze wygrywa. Chyba, że byłaby taka sytuacja, że dwie osoby zagrają czerwony kolor, tym samym wygrywa oczywiście wyższa wartość. Ten, kto wygra pojedynek, bierze obie karty, to jest jakby wygrany... Lewa. Wygrana lewa. Tak. A to wygrana para. O, para. No ale teraz tak, samo wygranie
konkretnej rozgrywki, no bo będziemy mieli... Moja mama coś pisze pewnie o świętach. My za każdy wygrany pojedynek zgarniemy jeden punkt. Pojedynków będziemy mieli 8. 9 kart nam zostanie na ręce po tej jednej odrzuconej i jedna karta po całej rundzie nam musi na ręce zostać, tym samym mamy 8 pojedynków. No więc za każdy wygrany pojedynek zyskamy jeden punkt. Natomiast tu, co jest ważniejsze, to jest grupowanie znaczników na planszy. W przypadku rozgrywki dwuosobowej my nie obstawiamy zakładów, bo tutaj na środku to jest obstawianie zakładów w rozgrywkach 3-4-5 osobowych. W przypadku rozgrywki dwuosobowej jest specjalny wariant, specjalna taka możliwość w rozgrywce, że będziemy mogli dodatkowo punktować grupy. Największą grupę naszych znaczników na planszeczce, jeśli będziemy mieli wygrane 4 bądź mniej pojedynków, jeżeli będziemy mieli ich więcej, nie będziemy mogli tego grupować. Więc tutaj z jednej strony my chcemy je wygrywać, bo za każdą mamy jeden punkt, no ale z drugiej strony za grupę też zdobędziemy punkty. Więc to się też może bardziej opłacać, więc z czasem nam nie zależy na wygrywaniu. My zrobimy tak, aby przegrać, żeby inny gracz wygrał. No i w przypadku rozgrywki dwuosobowej tu jest ten specjalny wariant. W przypadku rozgrywki trzyosobowej, jak my graliśmy z znajomą, to w przypadku rozgrywki trzyosobowej, no już tutaj po pierwsze nie ma tych sztucznych zapychaczy, więc wszystkie jakby karty rozdajemy, no bo gramy już do szóstki włącznie, więc mamy teraz 30 kart. Tu się jeszcze większe kombinowanie zaczyna. No bo no, po pierwsze, że gramy w tą trójkę, więc no, tych grup największych będzie, no powiedzmy, mniej. No bo nam będzie ciężko to po prostu rozłożyć. Dodatkowo, jeśli chodzi o rozgrywkę trzyosobową, my sobie zagraliśmy jeszcze w ten wariant fioletowymi kartami, żeby było asymetrycznie rozłożone te plansze. Czyli jedynki nie były wszystkie po prostu pod sobą, tylko po takich schodkach sobie one po prostu szły. Więc to w ogóle było bardzo skomplikowane, a niezależnie na ile osób graliśmy, bardzo się spodobało. Koleżanka w ogóle była zachwycona, a nie jest jakimś wielkim planszówkowiczem. Często się nam zdarzało powodować sytuację paradoksu, kiedy nie można żadnej karty położyć, ale już naprawdę wiemy, dlaczego ta gra, jakby oni tak głośno po prostu było i ludzie byli tak zachwyceni, że ona będzie w polskiej wersji wydawana. I my jesteśmy naprawdę na tak. I gdzie karcianki nie są naszą ulubioną mechaniką, to tutaj to fajnie działa. Ale mi się też to podoba, to, że my tutaj możemy sobie dużo zaplanować. My, obserwując ruchy innego gracza, sami możemy jakby wywnioskować, co nam się będzie bardziej opłacało, jakie karty zostały zużyte, jakie karty mogę zużyć w przyszłych rundach, co musiałbym sobie zostawić, żeby nie spowodować paradoksu. W trzy osoby ten paradoks występował częściej, miałem wrażenie, więc za każdym razem tak żeśmy zostawali z tymi kartami i myślałem sobie, nieraz miałem taką sytuację w rundzie, że jeżeli ktoś teraz nie spowoduje paradoksu przede mną, to ja na pewno będę go musiał spowodować, bo już nie mam gdzie położyć tych swoich kart, bo mam takie wartości. A paradoks to półpunkty ujemne, tak? Tak, dokładnie. Niepunktowanie też premii, a nieraz się zdarzało tak, że akurat idealnie by wtedy punktować premię, bo masz wszystko połączone, a nie będziesz mógł, bo akurat spowodowałeś paradoks. I to mi się właśnie podoba. To, że ja mogę tutaj, zagrywając karty, wiele rzeczy poplanować do przodu. Uważam, że to jest petarda i... Podobało mi się w rozgrywce dwuosobowej, podobało mi się w rozgrywce trzyosobowej. Co do dwuosobowej, jestem zdziwiony, że nam się podobało, ponieważ ta gra jakby zdecydowanie było, już po rozgrywkach dwuosobowych wiedzieliśmy, że jest stworzona na to, żeby grać większą liczbę osób, ale i tak na dwie osoby grało się fenomenalnie, tak. Więc ja jestem zachwycony. Tym bardziej, że jest to rzeczywiście bardzo malutkie pudełko, które można ze sobą zabrać wszędzie, a jest rzeczywiście do 5 osób i jakość wykonania w ogóle jest fenomenalna, bo te właśnie grube planszetki dwuwarstwowe, tutaj to wszystko dwuwarstwowe, karty mają obłędne grafiki z tymi czarnymi właśnie kotami, więc one w ogóle wyglądają fenomenalnie. I te małe cukiereczki, te znaczniki też są piękne. Nie będę ich teraz wyciągał, bo jak mi coś upadnie, to biorę też. Wszystko w ogóle tu bardzo fajnie, też ma swoje miejsce w pudełku. Gra też nietypowa połączenie, ponieważ jest instrukcja zarówno w języku polskim, jak i włoskim, bo Lucky Duck Games wydaje tę grę od razu w dwóch wersjach językowych. W dwóch. No ale świetne jest. Świetne. Jeśli chodzi o kolejną grę od Lucky Duck Games, to tym razem może nie dwuosobowa, a troszkę więcej osobowa. Natomiast my i tak zagraliśmy pierwszy raz w dwie osoby, a gra jest do 4 osób. Point City. Kolejna odsłona. Wcześniej było Point Salad.
I tak jak się śmialiśmy na Instagramie, czy tak samo będzie nam się dobrze układało miasto tym razem, jak się nam wcześniej robiło sałatkę. No ja mogę powiedzieć, że tak. Mi się bardzo podobała, tym bardziej, że ona jest no, trudniejsza w zasadach, jeśli, no bo Point Salad jest taka bardzo prosta. Natomiast jeśli chodzi o ten tytuł, co mi się podoba najbardziej, to że jakby tutaj kart jest mnóstwo, a na konkretną rozgrywkę mamy przede wszystkim równą liczbę kart z trzech różnych wartości, od jedynki do trójki, wybierać zgodnie z instrukcją odpowiednią liczbę kart, więc tym samym każda rozgrywka będzie inna, no bo te karty się po prostu nie powtórzą, jeśli chodzi o te budynki. Mamy tutaj też inną mechanikę niż w Point Salad, bo tutaj tak naprawdę mamy ułożone sobie karty, jest 16 kart 4x4 i jeśli chodzi o dobieranie kart, możemy dobrać dwie sąsiadujące. Czy to jest pion, czy poziom, nie ma to większego znaczenia. Natomiast my zawsze dobieramy dwie karty. No i teraz karty, tak samo jak zresztą w Point Salad, karty są dwustronne, tylko że Point Salad, tak naprawdę po drugiej stronie od razu było informacja o celach. Tak tutaj w przypadku tej rozgrywki mamy, Piotr się śmiał, takie trochę połączenie jak ze Splendorem. Dla mnie to jest totalny vibe Splendoru. Bo my jak wybudujemy sobie konkretny budynek, na kartach budynków, no ale po drugiej stronie na kartach tych no, surowców, mamy informacje o tym, ile potrzebujemy konkretnych surowców, aby taki budynek zbudować. I tak jak na przykład mamy apartamentowiec, potrzebujemy dwa pioruny i dwie zębatki. Jeśli my będziemy mieli w swoich zasobach, po drugiej stronie są surowce odpowiedniego typu, to będziemy mogli taki budynek przy pobieraniu zbudować. Ten budynek da nam jeden punkt na koniec rozgrywki, ale też da nam fioletowy zasób. Będziemy mieli jeden trwały zasób. I tak jak właśnie w Splendorze, nie będziemy już potem musieli wydawać kart tych, tylko ten budynek nam ten zasób będzie generował co rundę. Więc my po prostu będziemy sobie, na przykład, nie wiem, potrzebujemy do innego budynku teraz trzy populacje, to mam jeden stały z karty i wystarczy, że dwie karty odrzucę. Więc to jest fajne. Też fajne jest to, że stos kart jest ułożony w ten sposób, że mamy budynki od najprostszych do trudniejszych, które po prostu mają więcej surowców do pokrycia, ale też coraz częściej pojawiają się karty z dwoma surowcami. Dodatkowo mamy specjalne karty, na których mamy narysowany taki domek. To oznacza, że dopiero teraz wkraczają cele, tak jak właśnie były w Point Salad. Cele też mamy ich mnóstwo, cele są różne. One są na takich okrągłych dyskach, my też je losujemy na konkretną rundę. No i na przykład ktoś dzięki takiej karcie mógłby sobie zgarnąć taki cel. Ten cel jest po prostu w puli wspólnej, kto pierwszy go zgarnie, ten lepszy. No i to oznacza, że dostanę na koniec rozgrywki na przykład 3 punkty za każdą parę surowców, które mamy na budynkach, w tym przypadku listka i monety. No i to tak naprawdę tyle w tej rozgrywce. Gra się skończy, kiedy nie będzie można już dobrać kart ze stosu dołożyć do tego miasta, bo za każdym razem, kiedy ktoś pobierze parę, to trzeba dołożyć nowe karty. Dokładamy te karty w takiej kolejności od lewej góry do prawego dołu. Ale co jest fajne, to ten rynek też się po prostu zmienia. Jeśli mamy taką sytuację, że na stole przed nami leżałyby takie karty, ktoś dobrał sobie taką parę, czyli dobrał sobie parę zasoby i dobrał kartę budynku, to w miejsce budynku za chwilę dobierzemy kartę zasobów, a w miejsce zasobów dobierzemy kartę budynku. Tym samym nie będzie sytuacji takiej, że będziemy mieli, nie wiem, non-stop zasoby, będziemy musieli te karty obracać, albo non-stop będziemy mieli same budynki, na które nas nie będzie po prostu stać. Więc to jest fajne, że ten rynek się po prostu zmienia. A jeśli chodzi jeszcze o to, co możemy zrobić, tak mamy sobie to tablo 4x4, jeśli w rządku nie ma żadnego rządku bądź kolumny nie ma żadnego budynku odkrytego, to możemy po prostu przed dobraniem kart obrócić sobie zasób na drugą stronę, tak trochę w ciemno po prostu pójść. Więc spoko, mi się bardzo podobało, jestem też ciekaw na więcej osób, natomiast myślę, że tu nie będzie większego znaczenia, jeśli chodzi o większą liczbę osób. Chociaż czasami też było tak, że przypuśćmy, jak my sobie graliśmy, no to ja na coś polowałem i miałem tylko takie, żeby on tego nie wziął na przykład teraz, nie? A jednak jakbyśmy grali w 4 osoby, no to prawdopodobieństwo tego, że ta karta mi zostanie na stole, jest po prostu znacznie mniejsza. Natomiast no mi się bardzo podobało i jestem na tak. Powiedziałem wszystko, sorry. Ja też jestem na tak, ale uważam, że mi się sałatka bardziej podoba. Co ty mówisz? Nie, to mi nie. Mi się sałatka bardziej podobała, bo sałatka była prostsza, ale nie podobała mi się przez to, że była prostsza. Podobała mi się przez to, że tam miałem wiele możliwości, jeżeli chodzi o cele i jak już sobie dobierałem te cele, to podczas rozgrywki do czegoś dążyłem. Tutaj
te karty z tymi celami, one nie zawsze wypadają. I w sumie my mieliśmy po co? Po dwa cele? Na całą rozgrywkę? No tak, ale pamiętaj, że w sałatce nie masz punktów na kartach. Tam tylko realizuje w cele. No wiem, a tu masz punkty ale na budynkach, tam mogę sobie nie? tak te cele poukładać, że mi wystarczą dwie karty celów, czy tam trzy karty celów, a później te warzywa sobie tak punktuję za pary, za trójki, za coś tam i tam zdobywam mnóstwo punktów, jakby mam taki cel, do którego dążę. A tutaj tak naprawdę ja czułem, jakbym grał w Splendor. Tylko po prostu w jakiś inny. Taki, że wiecie, a no tutaj im więcej mam tych surowców, tym więcej kart mogę sobie kupić i wymienić. I jakby już później to było takie mechaniczne. A no mam te dwa listki, to biorę sobie ten budynek, bo mi on akurat pasuje, on akurat wypadł na tej planszy na środku. Czy ja go chciałem akurat? No nie wiem, bo nie miałem takiego celu, którego akurat bym potrzebował ten budynek. Po prostu go wziąłem, bo mnie było na niego stać. A później dopiero gdzieś tam, pojawił się jakiś ten ratusz, dobra, może wezmę. Później wybiorę sobie jakiś cel, ale tak kalkulowałem, co mi się teraz bardziej opłaca, bo już w sumie zaraz gra się skończy, a ja teraz dobrałem drugi cel. I nie wiem, czy ten cel coś mi da, bo nie mam takich budynków na tych parach, bo w sumie nie dążyłem do tego wcześniej, nie zbierałem takich budynków specjalnie. No, to mam takie. Super się grało, fajnie, to jest bardzo przyjemna gra. Ale jakby taki lepszy vibe czułem w stołówce. Ja to lubię. Mecz stulecia, Spassky kontra Fischer, gra o słynnych szachistach. Doszło między nimi do takiego słynnego pojedynku w 1972 roku. To jest takie odzwierciedlenie tego ich pojedynku, tej rozgrywce pojedynku dwuosobowym. No i teraz jeśli chodzi o gry pojedynkowe, wiecie jak to u nas z pojedynkami, że Piotrek nie lubi. Ja zagram, natomiast nie mam też jakiegoś takiego wielkiego parcia, żeby zagrać. Ja myślałem szczerze, jak w ogóle ta gra została zapowiedziana, że to oczywiście będzie gra bardziej szachowa. Tutaj ta otoczka szachowa, ona po prostu jest na tych kartach, na figurach, na tym jak wygląda plansza, natomiast tutaj jakby tych szachów nie ma za bardzo. Tutaj nie ma, nie wiem, żadnych ruchów szachowych, tutaj nie, po prostu to jest tematyka, to jest taka otoczka tych szachów. Ponieważ my będziemy rozgrywali konkretny pojedynek. Mamy sobie planszę, na planszy mamy 4 miejsca na karty, oczywiście 8, no ale gramy na 2 osoby. I będziemy sobie w konkretne pola, jeżeli chodzi o rządki, zagrywać kartę i będziemy tutaj się pojedynkować między graczami. Są konkretne wartości rzymskie, to oznacza o ile pól przewagi pójdzie pionek w naszą stronę. I no tutaj... nie do końca rzymskie. Ta czwórka to nie jest rzymska właśnie. A, no to miałeś tego tak, się śmiałeś. Się śmiałeś. Co to w ogóle są za wartości jakieś kreskowe? Jak w więzieniu. No, wartości kreskowe. Tak. I teraz tak, tutaj mamy sobie taki tor, po którym będzie sobie chodził taki żółty znacznik. Jeśli jeden z graczy wygra pojedynek, to o tyle pójdzie pól w swoją stronę, ile jest wartość konkretnego pojedynku. Jeśli przewaga w punktach na tym torze będzie wyższa niż suma pozostałych wartości pojedynków, to od razu jakby wygrywa pojedynek cały. I teraz jeśli chodzi o pojedynek, on się nazywa tutaj partią, taką szachową. Mhm. Jeśli chodzi o całą grę, to mecz szachowy. Tutaj po tej stronie będziemy mieli swoje figurki królów. Aby wygrać cały mecz, musimy dojść tym pionkiem króla do środka. Czyli tak naprawdę mamy 6, tak? No i teraz te pojedynki tak naprawdę możemy właśnie wygrywać albo w całej tej przewadze, albo tak naprawdę trochę taktycznie. Więc z tą taktyką te szachy rzeczywiście można połączyć, bo ja na przykład już potem z czasem nauczyłem się jakby grać w ten sposób, że specjalnie jakby wszedłem w lekką przewagę, a potem robiłem to w ten sposób, aby moja przewaga na moim torze była wyższa niż pozostałe wartości na torach. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, no nie będę ściemniał, nie jestem jakimś wielkim fanem tego typu gier. Ta gra też nie będzie moją ulubioną, w którą będę po prostu chciał często grywać. Natomiast co mi się podoba, podobają mi się karty. I tu jest bardzo fajna mechanika nawiązująca do tych szachów. Raz jesteśmy białym pionem, raz jesteśmy czarnymi. Niezależnie od tego, czy jest to pan Spassky, czy pan Fischer, one są dwustronne. I jeśli ja na początku rozgrywki, zawsze pan Spassky jest biały, jeśli on będzie biały, to karty, które będzie miał na ręce, a karty tutaj oczywiście zgodnie z zasadami gry, będzie miał tyle kart, ile jest na jego torze zmęczenia. No i teraz jeżeli ja sobie dobiorę, nie wiem, powiedzmy 6 kart na rękę, no to karty są zarówno po jednej stronie mają białe figury szachowe, po drugiej stronie mają czarne figury szachowe, więc ja muszę tak te karty sobie obrócić, aby po prostu dobrze w tej konkretnej partii je widzieć. Figury, te duże, hetman, skoczek, wieża, mają jakieś specjalne akcje,
ale tylko jeśli przegrają pojedynek. Po drugiej stronie piony. Piony mają zawsze te samą akcję, czyli dobranie piona, bądź dobranie karty też, jeśli przegrają pojedynek. No i tu oczywiście są wartości cyfrowe. Czym wyższą zagramy wartość cyfrową, tym szansa na pojedynek, na jego wygranie jest większa. Dodatkowo możemy zwiększać wartość pojedynku. O piony szachowe mamy jakby dwa maksymalnie na pojedynek, które możemy ustawiać sobie w tych miejscach na planszy. I to w sumie tyle, no bo tutaj nie ma co zbyt dużo mówić. Ta otoczka rzeczywiście szachowa, ona jest, ona się wylewa z każdej strony. Natomiast ja bardziej myślałem, że to jest gra troszkę inna, że to jest gra bardziej... No bardziej z tymi szachami związana. Tutaj te szachy są po prostu dość ciekawym po prostu nawiązaniem. To zdecydowanie nie jest gra dla mnie. Ja w to nie potrafię grać. Po pierwsze, miałem wrażenie, że karty za każdym razem układają się tak, że co dobieram i przekręcam je na wartość konkretną, to zawsze są jedynki. I nigdy nie miałem jakiejś większej wartości. No zdarzały się większe, ale oczywiście ja nie mam jakiegoś większego planowania do tego. Tak jak tutaj mogłem sobie planować, co będzie dalej, co mi się ułoży, jakie karty mogę zagrać, bo widzę, jakie zostały zagrane, jakie mam szanse na wygrany pojedynek, jak sobie rozplanować akcję. Tak tutaj, nie wiem, połowa kart mi leży na blacie. Dobrałem tylko 4, bo się zmęczyłem psychicznie. Marcin ma 8 kart na ręce, więc nie wiem, jakie on ma karty. Za każdym razem zagrywa tu wysokie, a ja mam same jedynki. I już przy kolejnej... Na początku jeszcze, jak wygrywałem te pojedynki, to mówiłem sobie, a wcale nie jest taka najgorsza. Ale jak już zacząłem przegrywać i zobaczyłem, że zdecydowanie nie wiem, o co w tej grze chodzi, to mi się już jednak nie podoba. Poczułem, że to nie jest to, że ja się przy tym źle bawię trochę. Okej, no nie każdy musi lubić wszystkie rodzaje gier i Piotrek nie lubi gier pojedynkowych po prostu. Mhm. Uważam, że ta gra ma mega potencjał na to, aby rzeczywiście być na jakichś, nie wiem, turniejach na przykład, żeby rzeczywiście powstały jakieś ligi dla takich gier, bo myślę, że osoby, które jarają się takimi pojedynkami, my nawet nie graliśmy od Lucky Deck Games w... Dice Throne. O, Dice Throne. Nie graliśmy w żadną... ładną pojedynkową tą rozgrywkę. Tak tutaj też ma to potencjał na jakieś takie turniejowe jakieś zagrywki, więc myślę, że jak ktoś po prostu mega to ogarnie i mega też się wczyta w te konkretne zdolności tych kart, czasem taktycznie będzie po prostu przegrywał, aby skorzystać z konkretnej zdolności. Mam wrażenie, że to jest gra dla specyficznej, dla konkretnej grupy osób, które lubią takie rozgrywki, gdzie muszą rzeczywiście wiedzieć, jak rozplanować sobie swój pojedynek, strategicznie do tego podejść. Ja nie potrafię. Okej. Ja nie łączę tak faktów i to nie przypadło do mnie do gustu. Pagan. Ja o tej grze słyszałem długo, dawno temu. Wiedziałem, że ludzie nią jarają, natomiast ja szczerze nie wiedziałem, dlaczego się tym jarają. Nawet nie wiedziałem, co to jest. Jak mi Piotrek teraz czasem nawet powiedział, bo ja nawet do samego końca nie wiedziałem, co to jest. Powiedział mi, że to jest w ogóle gra dla dwóch osób, to ja byłem zaskoczony, bo się, no, to jest dla większej liczby osób. Potem jak mi Piotrek powiedział, tutaj przy okazji tego, że jest taka gra dwuosobowa, trochę pojedynkowa, a z drugiej strony jest to gra z dedukcją w tle, no bo trzeba rzeczywiście tę konkretną wiedźmę, czarownicę, można rzec. Czarownicę. Tak. Wiedźmy. Wiedźmy, okej. Okay. Znaleźć. No to tutaj... To ja już takie gry lubię, żeby kogoś poszukać. No i tak, ja się zabrałem za instrukcję. Uważam, że instrukcja jest napisana fajnie. Troszkę tak nie po kolei, bo ja lubię po prostu, jak na przykład od razu są zasady, potem jest jakieś wyjaśnienie. Tutaj jakby najpierw jest wyjaśnienie konkretnych kart, konkretnych symboli, potem dalej... I tak trochę, wiecie, jak potem ktoś chciałem szybko znaleźć, to mi tak było trochę jakby nie tak, jak ja bym sobie ułożył w instrukcji, ale okej. Okay. Natomiast instrukcja jest czytelna, ma przykłady, to mi się podobało, więc od razu wszystko było dla mnie jasne. No bo przede wszystkim gra jest asymetryczna. Jedna osoba gra wiedźmą, druga osoba gra łowcą. Każdy z graczy ma inne karty, inne zdolności, inne możliwości, inny cel oczywiście rozgrywki. Przeczytałem tę instrukcję, no to ja sobie wszystko tak poukładałem w głowie w ogóle, o co kaman. Potem jak to musiałem przedstawić Piotrkowi, to tak naprawdę Piotrek był łowcą, ja byłem wiedźmą w tej naszej pierwszej rozgrywce. Głowa mnie rozbolała. Od samej instrukcji, za dużo, jak tłumaczyłem, było informacja. Albo nie wiem, o co chodzi, ale wcale gra nie była taka trudna. A tłumaczyłeś to tak, że ja nic tak, nie rozumiałem. Tak, no bo rzeczywiście, żeby wytłumaczyć jakby symboli, bo no, gracz tak naprawdę musi zrozumieć zarówno karty swoje symbole, jak i tego przeciwnika. No, a miałem wrażenie, że tych symboli było tutaj strasznie dużo i nie wszystkie były takie intuicyjne. Nie, chyba Piotrek będzie zły dzień po prostu. To jest petarda. I to jest pojedynek dla dwóch osób i ja mówię, że to jest petarda, więc no, tu już jest zmiana. Okej, okay, ale nie wszystko było dla mnie czytelne.
Rzeczywiście, to muszę się przyznać. Okej, okay, dla mnie było wszystko mega czytelne. Każdy z graczy ma swoją planszę i już na jakby samej planszy konkretnego gracza mamy równe symbole, ponieważ Wiedźma będzie mogła zagrywać tutaj karty związane z miksturami, eliksirami, można rzec, oraz z chowańcami. Zaś łowca będzie miał lokację i sprzymierzeńców. Wiedźma będzie zagrywała jeszcze jedne karty, ponieważ będzie rzucała zaklęcia. Zaklęcia będą raczej wpływały negatywnie na łowcę. Dramat. Za to łowca będzie zagrywał karty, które będą uprzykrzały życie wiedźmie. Ponieważ przy każdym... No tak. Jak oni się nazywali? Wieśniacy. Wieśniacy, aha, okej. Okay. Przy każdym wieśniaku po prostu będzie zagrywał karty, które będą no, na niekorzyść raczej wiedźmy działały, bo będzie musiała na przykład iść dwoma pionami zamiast jednym. I jak Piotrek już wiedział, gdzie jest wiedźma, ta prawdziwa, którą ja jako wiedźma wylosowałem, albo wylosowałam, można rzec, już bardzo mi uprzykrzał życie tym bardziej i robił wszystko, aby przy tym konkretnym wieśniaku, który wiedział, że jest wiedźmą, stawiać ciągle te swoje chore karty. Bo właśnie, mi się tutaj spodobało to, że tu jest olbrzymia asymetria między dwoma graczami. Każdy robi coś innego. Przez to może tłumaczenie tych zasad dla osoby, która nie czytała instrukcji, polecam chyba, żeby każdy sobie po prostu instrukcję sam przeczytał. Tak. I tak będzie zdecydowanie łatwiej, bo tłumaczenie teraz zasad jednej osobie, która musi pojąć zasady i łowcy, i wiedźmy, to myślisz sobie, ja pierdzielę, już nie rozumiem, o co chodzi. A tu jest tak naprawdę fajne to, że wiedźma na początku losuje jedną kartę i ona z tych 9 wieśniaków, które leżą na środku stołu, ma jednego swojego wieśniaka, który jest wiedźmą i na którym musi, żeby zakończyć rozgrywkę, rytuał jakiś odprawić. Tak. I będzie starała się zdobywać tak znaczniki i tak kłaść te znaczniki, żeby po pierwsze nie wydać się od razu, bo im więcej znaczników swoich położy na danym wieśniaku, tym łowca będzie mógł podejrzewać, a to będzie wiedźma, bo na nim chce zrobić rytuał, więc ona będzie do tego dążyła. Za to łowca będzie mógł eliminować wieśniaków, czyli sobie podglądać tych wieśniaków. Nie wiem, jak ta akcja się nazywa. Bronić tych wieśniaków, w sensie brać tych wieśniaków do siebie i podglądać, jaka karta na stosie została. Podejrzenie chyba się nazywało. Możliwe. Oczyszczenie z zarzutów. Tak, aby dobrać kartę podejrzanego. Tak, oczyszczenie z zarzutów, czyli ja oczyszczam z zarzutów jakiegoś wieśniaka, pobieram sobie kartę z tego stosu w ciemno i patrzę. Aha, dobra, czyli ta czerwona środkowa wieśniaczka, to ona nie jest wiedźmą na pewno, więc ja już teraz wiem, już mam informację, że to nie jest wiedźma, więc nawet jeżeli Marcin starałby się teraz mnie zmylić i zagrywać coś na tą czerwoną wieśniaczkę środkową, to ja sobie myślę, no wariat, bo przecież ja wiem, że to nie jest ona. To na bank to nie będzie ta wieśniaczka. I taką właśnie drogą eliminacji, te karty, które ja wylosowałem, Marcin starał się właśnie tam iść w nie, a ja sobie myślę, no dobra, on tam robi jakieś rzeczy, ale to nie jest wiedźma, więc to na pewno się nie zgadza. I już miałem wiedźmę upatrzoną od początku, więc już szybko ją wyeliminowałem i na tej zasadzie wygrałem. Pierwsze rundy, pani z wykresami. Tak, o, nic nie wiedziałem, o co chodzi. Za każdym razem ten zagrywał te jakieś swoje zaklęcia. Ja mówię, no nie mogę. Będzie mi wybierał, na jakiego wieśniaka ja mam iść. I wybierał mi na takiego, którego ja nie chciałem iść. Później musiałem zagrywać swoje piony na wieśniakach obok siebie. Mówię, no też mi to krzyżuje plany, bo tego nie mogę zrobić. Więc musiałem marnować swoje akcje po to, żeby usuwać jego zaklęcia. Ale no, świetnie jest zrobiona. Jest tak zbalansowana jakoś przyjemnie, że jeszcze nie wiem, bo nie graliśmy w drugą stronę, żebym ja był wiedźmą. Tak. I ja się trochę tego boję, że mogę się za szybko wydać, ale generalnie super mi się grało. Tak, przy okazji też właśnie, no wiedźma ma też taką lekką asymetrię właśnie z tym chowańcem, że jednak tej pionki, które posiada, no to ma dwa pionki standardowe i jeden pionek związany z chowańcem, więc jeśli ma chowańca u siebie na planszy, to może go jakby prosić o pomoc i on po prostu będzie wykonywał dodatkową jakąś akcję. Fajne jest też to, że w ogóle każdy ma też jakby żetony są no takie same, czyli mamy okrągłe żetony i dla jednego i drugiego gracza oraz kwadratowe. Natomiast u łowcy nazywają się one żetonami wskazówek i dowodów, a u wiedźmy sekretów i przysług. No i teraz tak naprawdę są konkretne możliwości, kiedy będziemy przemieniać konkretne jedne zasoby w drugie, no bo na przykład, żebym ja mógł odprawić rytuał, to ja muszę na konkretnym wieśniaku mieć 3 żetony, ale te duże kwadratowe. A żeby jeden kwadratowy zrobić, to ja potrzebuję minimum 3 okrągłe, aby móc go przerobić na ten. Więc no, tutaj się dużo dzieje z tymi znacznikami. Piotrek natomiast jako łowca, jak miał po prostu 4 znaczniki, to mógł... Trzy znaczniki okrągłe. Mogłem pobrać sobie żeton kwadratowy do siebie, ale te znaczniki zostawały na przywieśniaku. Tak, bo potem za nie mogłeś właśnie zrobić tą akcję tego podejrzenia, prawda? Tak, jakbym wydał 3 kwadratowe, to mógłbym podejrzeć jednego z wieśniaków. Tak, gra ma bardzo ładne karty. Nie wiem, no, dla mnie generalnie, jeżeli te symbole już teraz z czasem, ja je skumałem, one stały się bardzo czytelne. No w sensie...
jak już zagraliśmy, im dalsze były rundy, to ja już mniej więcej wiedziałem, co jest. Oczywiście zwracałem uwagę na tą swoją kartę, bo niektóre polecenia na kartach są zapisane: wydaj łapka, zyskaj jakiś coś symbol. Tam, no. I ja tak patrzę na to, nie mam zielonego pojęcia, co to jest, więc dałem właśnie tą karteczkę, żeby sprawdzić, co ja mogę zyskać. Ale właśnie fajne, że każdy ma tą kartę pomocy i dzięki temu też wszystko jest no, dość czytelne. Fajna jest ta planszetka z tymi akcjami jeszcze obok naszej głównej planszy. Tam też jest wszystko fajnie rozpisane. My mamy wersję podstawową, nie mamy maty, nie mamy tych wszystkich ładnych znaczników. Znaczniki mi się bardzo podobają, jestem ich też ciekaw. I myślę, że z czasem, jak one się pojawią znowu, to my sobie je chyba dokupimy. No z matą, nie wiem, nie mam potrzeby. Natomiast jestem też ciekaw dodatków, no bo ten duży dodatek tam wprowadza dodatkowe takie jeszcze znaczniki z takimi czaszkami, a te małe jeszcze talie, po prostu inne karty, więc jeszcze więcej tych kart jest. Tak. Oczywiście my najpierw musimy to sobie dobrze obrać, żeby z czasem może te dodatki się u nas po prostu pojawiły, tak. Ale ja jestem bardzo mile zaskoczony. Ja tak samo. I to jest właśnie aż zaskoczenie, bo ja nie podejrzewałem, że jakby gra dla dwóch osób, która z założenia też jest jakiegoś rodzaju pojedynkiem. Tak mi się spodoba, a mi się spodobała. Chociaż na początku byłem zmęczony, ale później już nabierałem tempa, zacząłem łączyć kulki w głowie i myślę sobie, kurde, to jest jednak przemyślane. I naprawdę mi się podobało to. Dobrze, tyle od Lucky Duck Games, wszystko ograliście, jak widzicie, w ciągu jednego tygodnia, więc dla nas to jest w ogóle szok, że tyle się udało, ale... Ja jeszcze pracuję w TK Maxie. No już tak naprawdę... Już naprawdę nie. Jak ten odcinek oglądacie, więc trzymajcie za Piotrka kciuki, bo od wtorku po świętach już nowe wyzwania. Tak, dokładnie. Gra Kapitan Filip od wydawnictwa Rebel, gra, w którą zagraliśmy po raz pierwszy na BGA. Jak to na BGA z nami bywa, jak my w coś zagramy na BGA, to po prostu potem fizyczną wersję bardzo chcemy mieć i dzięki wydawnictwu Rebel mamy fizyczną wersję. Słuchajcie, gra jest banalna w zasadach. Gra w ogóle ma instrukcję, która to jest jedna kartka tak naprawdę, bo instrukcja to jest, wam pokażę, tu jest przygotowanie. To są zasady. Tu jest opis kafelków na takich pomocach i opis plansz, bo w pudełku mamy cztery różne plansze, więc każda rozgrywka będzie też troszkę inna, bo mamy tutaj jakiś statek, mamy wyspę, mamy krakena. To jest gra w stylu, takie trochę push your luck, można by rzec weź i luck, ponieważ dobieramy kafelek, który musimy dobrać tak, aby nie zobaczyć jego drugiej strony z woreczka. No i mamy tam różnego rodzaju kafelki. I bierzemy sobie kafelek i teraz my decydujemy, czy my kafelek umieszczamy na planszy, czy ryzykujemy, obracamy go na drugą stronę i wtedy już musimy go dołożyć na planszy. Tak. Więc może się zdarzyć tak, że kafelek po obróceniu nam przyniesie coś innego, niż byśmy sobie oczekiwali. I coś gorszego, niż byśmy oczekiwali. Jakieś może punktujemy na koniec gry. Dokładnie. Więc nie jest tak kolorowe, jakbyśmy chcieli. Natomiast gra jest banalna w zasadach, gra jest bardzo szybka, gra ma cztery plansze, więc nie będzie się przy niej nudzić. No gra oczywiście jest losowa, są kafelki. Natomiast to jest taka fajna adrenalinka, mam wrażenie, tego worka. Tak, mi się dokładnie bardzo to spodobało, już jak zagraliśmy na BGA, to powiedziałem Marcinowi, że całkiem przyjemne i fajnie by było w to zagrać i zaraz później oni nie, my chyba zagraliśmy po tym, jak już była zapowiedź. Tak. Że będzie, żebyśmy to przetestowali, co to jest. Na każdej planszy, jeżeli dociągniemy kafelek z woreczka, musimy go umieszczać od dołu. Potem kolejny kafelek musi przylegać do już położonego kafelka, czyli jak na przykład położę sobie kafelek tutaj, to już im dalej będę mógł tworzyć. Rozgrywka kończy się, kiedy któryś z graczy będzie miał cztery wieże zapełnione do samego końca. Oczywiście za zapełnione wieże również zdobywamy bonusy. W zależności od planszy będziemy te bonusy mieli inne, bo tutaj na przykład mamy bonusy za to, kto pierwszy, ten zdobędzie więcej kasy. Złota. Kafelki też mamy różne, one mają różne zdolności. Mogą być punkty za przyleganie, punkty za po prostu dołożenie kafelka, punkty minusowe za to, jeżeli one zostaną nam na koniec gry, punkty za jakby zestawy kafelków w konkretnych wieżach. Punkty za obserwatora, który jest na szczycie konkretnego rzędu. Dokładnie, więc jakby kolumny. To jest wszystko świetnie opisane na tej małej planszetce i powiem wam, że ja jestem pozytywnie zaskoczony, bo ta gra nie może spodobać się wszystkim, bo ona jest bardzo prosta. Ale dla mnie, jak wiecie, my lubimy grać w takie proste nieraz gierki, jest naprawdę czymś ciekawym, bo niby jest to gra kafelkowa, ale z jednej strony no mamy ten element takiej podejmowania jakby decyzji i ryzykowania trochę, bo niby dociągam kafelek i myślę sobie, no dobra, on by mi pasował, ale może z drugiej strony jest coś lepszego, bo ja potrzebuję teraz na przykład małpy i może z drugiej strony ta małpa jest
I nieraz jak się okaże, że tam jest, to od razu jest człowiek jeszcze bardziej szczęśliwszy. Tak. Więc jeżeli lubicie takie proste, kafelkowe giereczki, do rozgrywek familijnych, perfekcyjne, to polecamy. Nawet do 5 osób, więc tym bardziej polecamy. I uwierzcie, że gra ma ogromny syndrom kolejnej partii. Tak, jak zagracie raz, to będziecie grali kolejny raz, i kolejny, i kolejny. Mhm. My jak właśnie graliśmy sobie na BGA, no bo tym bardziej, wiecie, na BGA siedzimy na kanapie, telefony. 8 razy z rzędu graliśmy? No, oczywiście, że tak. Które też leciało w klaty, w ogóle, wiecie, te kafelki, no bo jednak na BGA tak naprawdę tym bardziej, wiecie, to w ogóle samo się obraca, nie trzeba myśleć, no tak. myśleć tak samo jak trzeba. Nie trzeba losować, w tym worku szperać, punkty same się doliczają. Ale super jest. Ale to fizyczna wersja jest naprawdę super. Mhm. Jestem miło zaskoczony. Tak. Wszystkie oczywiście gry wydawnictwa Muduko, gdzie ilustratorem jest pan Piotr Sokołowski. No i te gry są po prostu piękne. Nie trzeba nic mówić. Tak jak już mówiliśmy, spór o bór i 1 i 2 to są nasze ulubione gry dwuosobowe. Każda gra jest troszkę inna. Ale mamy nową grę. Ostatnia premiera, czyli Bale i Skandale. My jeszcze w tę grę nie graliśmy, ponieważ ta gra jest znowu... Gra jest znowu od 3 osób, więc potrzebujemy kompana, który z nami zagra ten tytuł. No bo tak jak już wiecie, Diorek nie potrafi. To jest przed nami. Ja tutaj zauważyłem w ogóle, że jest wyjątkowo coś w tym opakowaniu, że te karty tych zwierząt są takie grube. Jakby trochę. Takie kafelki bardziej. Jakby takie kafelki, no. W sensie aż byłem zdziwiony, że tak chciałem je rozkleić. Ja one są takie grube plastikowe, ale nie mogą być plastikowe, bo Muduko nie robi takich plastikowych gier, nie? Nie, to było eco-friendly, więc to jest taki jakiś gruby papier fajny. Więc jestem naprawdę ciekawy, mimo że to gra licytacyjna. I tego się trochę boję. Zobaczymy, o tym pewnie będziemy opowiadać w przyszłych odcinkach. Kolejna ładna gierka po prostu w kolekcji. Dokładnie. Daj Bale jako pierwsza tutaj przecież. Dokładnie. Tak to stać. O tak, niech tak stoi. Canvas. Mamy grę Canvas Lustrzane Odbicia i najnowszy dodatek Canvas Ostatnie szlify. I całość się ułożyła w piękny obraz. My pokazywaliśmy wam kiedyś instrukcję do gry Canvas wraz z dodatkiem. Jeśli chodzi o ten tytuł, Ostatnie szlify, jak sama nazwa wskazuje, to są rzeczywiście ostatnie szlify, bo tutaj wychodzą takie fajne, piękne ramy, które będziemy wkładali nasze obrazy. Obrazy stworzymy w tej grze w wyjątkowy sposób, ponieważ mamy tutaj karty przezroczyste, na które na siebie będziemy nakładać. Tutaj mamy specjalne, kolejne odznaki, takie platynowe, które będziemy dostawać, jeśli włożymy obraz w konkretną ramę. Jeśli spełnimy konkretny cel z tej ramy. Na przykład tutaj mamy najwięcej konkretnych symboli, takich tych kwiatuszków plus gwiazdek. Jeśli mamy ich najwięcej, wkładamy obraz w tę ramę i będziemy zgarniali konkretną odznakę, tą platynową. Natomiast jeśli kolejny gracz będzie miał więcej tych elementów z tego spełnionego celu, nasz obraz wylatuje z ramy, wchodzi kolejny i też zgarnia konkretne... To się tak nie wygłębiłem. Tak. Tutaj mamy również dodatkowo notesik punktacji, którego brakowało w poprzednich częściach. Mamy tutaj również oczywiście nowe karty. I na kartach mamy dodatkowe jakby symbole, ponieważ możemy tutaj mieszać kolory. Ale fajnie. To też jeszcze przed nami, tylko chciałem tak zajawić, co to jest. Fajnie. I pięknie się prezentuje, musimy zrobić nową tą wystawkę na ścianie, bo to u nas wisiało. To tam jest taki potencjał, patrz. Nad a tam też się zmieści. No ale tu takie zasłonięte jest, a tam nad monsterą, patrz, byłoby takie odsłonięte. No bo trzeba znowu iść po Tesę. Arborea. Na razie nic więcej nie będziemy mówić. To jest gra, którą chciałem mieć w swojej kolekcji, ponieważ wygląda prześlicznie, naciapana trochę jak Bitoku. W klimacie trochę jak Bitoku, ale trochę inna jednak. Pięknie wykonana, bo ma bardzo dużo mipelków drewnianych z pięknymi nadrukami. Bardzo kolorowa, ale no tak jak mówię, przed nami pojawiła się w Planszomanii, więc od razu kupiłem. Kupiliśmy. Ja też tu daję pieniądze. Tak, więc o tym będziemy mówić pewnie w kolejnych odcinkach, ale i tak odcinek wyszedł całkiem długi jak na nas. Dajcie znać, w co graliście albo jeszcze gracie przez święta, czy może coś wam zajączek przyniósł jakąś planszóweczkę, bo my oczywiście zabieramy się do grania. Korzystamy z wolnego przed Piotrka nową pracą. I to by było na tyle, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej! Hej!